Z najważniejszych zadań, jakie nadal stoją przed polskimi dokumentalistami filmowymi, jest odzyskiwanie i odkłamywanie historii. Przywracanie naszej zbiorowej pamięci możliwie pełnej wiedzy o przeszłości. Dotyczy to zwłaszcza ostatniego półwiecza, czasów PRL-u, ale przecież nie tylko. Są w dziejach powszechnych takie wydarzenia o ogromnym znaczeniu dla całej ludzkości, które dla szerokiej opinii, nie tylko w Polsce, pozostają prawie nieznane. Jednym z nich jest powstanie w Wandei sprzed 200 lat. Był to wielki ludowy zryw przeciwko rewolucji francuskiej w obronie wiary katolickiej i tradycji, okrutnie stłumiony przez wojska rewolucyjne. Podejmowanie takich tematów wymaga kompetencji, ale i cywilnej odwagi. Jest znamienne, że film o powstaniu w Wandei zrobili Polacy, pan Jacek Piotrowski i Piotr Semka. Trzeba by zapytać, dlaczego panowie właśnie zdobyli się na coś takiego, skoro dotychczas we Francji nie powstał dokument o tych wydarzeniach. Ja mogę powiedzieć tak, że 10 lat byłem we Francji i to jest dług, który ja Francji płacę. A przepraszam za refleksję bardzo osobistą, ale byłem 10 lat temu bardzo chory i ktoś mi z znajomych, przyjaciół przyniósł tomik wierszy. Każdy chyba to rozpozna. I tam kilka słów mi utkwiło w pamięci. Ocalałeś nie po to, żeby żyć. Masz mało czasu, musisz zdać świadectwo. To jest dług, który płacę Francji, bo no, trzeba służyć prawdzie albo się do niej zbliżać. Jednocześnie prawdzie, jak i pewnego doświadczenia dosyć ciekawego dla nas Polaków. Bardzo wiele mówi się, że Polacy zbytnio żyją historią, zbyt, brzydkie słowo, grzebią się w takich starociach historycznych. Otóż tam w Wandei z zaciekawieniem stwierdziliśmy, że wiele reakcji, wiele zachowań było dokładnie takich samych jak polskich. Dokładnie tak samo ludzie z Wandei, którzy bardzo długo musieli milczeć o swoim powstaniu, przekazywali nas prawie z rąk do rąk. Otrzymaliśmy wiele dowodów niesłychanej sympatii. Wiele osób nam mówiło, że wy robicie pierwszy film o tych wydarzeniach, że dotąd nikt we Francji takiego filmu nie zrobił. Zresztą faktem jest, że ujawniamy też dokumenty historyczne w tym filmie, które we Francji jeszcze publicznie nie zostały rozpowszechnione. O ile wiem, to jedna z podstawowych książek źródłowych do tego tematu ukazała się w nakładzie 250 egzemplarzy, chociaż jest przepięknie wydane. Ale jest bardzo znamienne i to, że pierwszym Polakiem, który zainteresował się tym wydarzeniem, powstaniem Wandei, był Paweł Jasienica. Napisał słynne swoje rozważania o wojnie domowej, które no, miały sporo kłopotów z cenzurą, ukazały się najpierw. No nie przypadkowo, pod ziemią, nie przypadkowo, ponieważ dokładnie pokazywały one istotę rewolucji i takiego myślenia, że ileś osób, tak zwane jakaś grupa mądrych, może bezkarnie pisać jakieś recepty do szczęśliwienia tysięcy ludzi, może zmieniać ich przyzwyczajenia, może jednym pociągnięciem pióra skazywać jednych na niebyt, innych na trwanie u władzy. Można by powiedzieć, że powstanie w Wandei, a przede wszystkim sposób tłumienia tego wybuchu, to jest taka prefiguracja no, najbardziej złowieszczych wydarzeń z czasów już naszych, które w XX wieku. Tak, to jest bardzo znamienne. Tego nie ma w filmie, więc o tym powiem, że dwóch wielkich mężów, można powiedzieć stanu, ale w cudzysłowie, bardzo wnikliwie studiowało historię Wandei. I tam nawet przez kilka tygodni, kilka miesięcy byli. To był Lenin i potem Pol Pot. Więc jeżeli państwo znają trochę historię totalitaryzmów naszego wieku już, to państwo wiedzą po prostu, dlaczego tam oni byli. A druga sprawa, która jest bardzo tutaj bardzo ważna i to trzeba było też powiedzieć, że pierwszy raz w tej nowożytnej historii od rewolucji francuskiej, to tak się datuje, prawda,
prawa człowieka zostały natychmiast przez tych, którzy je uchwalali, pogwałcone, prawda? Deklaracja praw człowieka została zniszczona właśnie przez tłumienie, można powiedzieć, powstania Wendeckiego. Ta lekcja Wendei nie została dostrzeżona w swoim czasie, bo po rewolucji przyszły rządy Napoleona, który niektórych rewolucjonistów przyjął do swojej armii. Przecież niektórzy z pacyfikatorów Wendei są uwiecznieni na Łuku Triumfalnym w Paryżu. I tak naprawdę wiek XIX tej nauki Wendei nie rozpoznał. Nikt nie nazwał zagrożenia, które wówczas było. To znaczy tego, że można skazać jakąś dużą grupę mieszkańców danego kraju na śmierć. I potem to już się toczyło. Potem już łatwo było na przykład jednym pociągnięciem pióra skazać wszystkich kułaków na Ukrainie na śmierć. Potem wreszcie skazać na śmierć wszystkich, którzy byli osobami pochodzenia żydowskiego. Tak więc to jest paradoks, że wówczas nawet po upadku Napoleona, po przyjściu do władzy z powrotem sił królewskich, ówcześni ludzie, myśliciele stojący po stronie króla Francji, intelektualnie nie potrafili dostrzec tego zagrożenia, które wówczas w czasie rewolucji się pojawiło. Można powiedzieć, że Wendeja jest takim wydarzeniem w dziejach jak Katyn, jak Auschwitz-Birkenau. Jest po prostu czymś niesłychanie doniosłym dla całej ludzkości, a nie jest tylko sprawą jakiegoś narodu. Zapraszam Państwa na film.